Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Robię ten odcinek, ponieważ to jest przedostatni odcinek w mojej serii z Pixel Piracy, ponieważ nie wiem, chcę sprawdzić, czy zadziała jedna technika. Zobaczymy, nie jestem pewna. Więc, widzieliście, jaki miałam statek cały w kupach, tak? Jak nie, to sobie przewincie, zapauzujcie, zobaczycie. Tutaj są gdzieś 195 kup, tak? To jest straszne. Natomiast w tym momencie sprawdzę jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Gdzie są te kupy? Tutaj. Ponieważ kupy możemy dawać na jedno miejsce. Więc sprawdzimy, czy to działa tak, jak działa. Bo jak prawym klikniemy, to usuwa nam kadłub. Sęk w tym, że kupy nie możemy usunąć. Możemy usuwać dopiero usuwając blok. Natomiast w momencie, w którym usuniemy kawałek statku i kupa nie ma się gdzie zatrzymać, to ona powinna utonąć. Tak przynajmniej zauważyłam, tak wygląda z mechaniki gry i tak to teraz sprawdzę. Jak coś, to będzie taki króciutki odcinek. Dobrze. Okej. Okay. Błagam, gro, powiedz mi, że się właśnie pozbyliśmy. Udało się! Ty! Jak pięknie! Ojeju! Dobra! Okej, okay, super! O, jak ja się cieszę, że jest coś takiego. Dobra, więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłam wam, bo ja naprawdę miałam z tym ogromny problem, więc teraz się biorę za budowę statku i do nagrywania ostatniego odcinka, gdzie pokonuję jednego z legendarnych piratów. Natomiast patrząc na poziom 8 obecnych piratów, to ja myślę, że no to będzie trudne. Ale tak czy inaczej, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.